Siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii Feed the Szybek na modpacku Monster. Dokładnie, niestety pogoda mi teraz jakoś nie sprzyja do nagrywania. No cóż, troszeczkę deszczowo, ale schroniłem się teraz pod drzewkiem. Więc możemy zacząć coś działać. A co będziemy działać? No w sumie to, co obiecałem, że będziemy robić w poprzednim odcinku. Czyli zajmiemy się już dalej tą esencją, a dokładnie to chcę tu zrobić taki malutki domeczek, w którym będziemy sobie enchantować albo disenchantować, wiecie, dwie strony. Oczywiście troszeczkę mob esencji nam przybyło. Ostatnio było bodajże 48 jednostek, czyli tych wiaderek. No, teraz jest nieco więcej. Oczywiście cały czas tam ta maszyneria mi chodzi. Na minimapie teraz tego nie widzicie, mam za bardzo przybliżoną. Ale tak, tam cały czas, co jakiś czas jakiś mobek ginie, więc esencje będziemy mieli. Co sobie przygotowałem za materiały? No mam ich kilka, nie wiem dokładnie z czego skorzystam. Mam oczywiście spruce wood, mam red rock bricks. Właśnie skoczymy jeszcze do domku nieco dorobić, bo mam tylko pół staka, które raz przetestowałem, czy da się przypalić. Wychodzi coś takiego. Można sobie zrobić jeszcze cegiełki. Mam drewno z sekwoi, a w zasadzie to już deseczki. One ładnie wyglądają. Myślę, że się nam przydadzą. Mam też greatwood. Wygląda ładnie, szczególnie jako pieniek, tak? A jeżeli chcemy coś z niego zrobić, oj, teraz nie pokażę. To są takie mocno ciemne deski i chyba wykorzystamy je na podłoże. Myślę, że to nie będzie jakoś tam z niczym kolidować, a myślę, że nawet będzie ładnie wyglądało. Dobrze, zatem... No właśnie, weźmiemy sobie to i przepalimy staczek w tym piecyku. I to się nam będzie tam piekło i przytapiało cały czas, gdy będziemy sobie teraz pracować, tak. A jak będziemy pracować, no to wyznaczymy teraz sobie może mniej więcej kształty tego budyneczku, jak on mógłby wyglądać. I myślę tak, myślę, że sobie z tych cegiełek zrobimy ściany. Mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądać, chociaż pewności nie mam. Ja mam, wiecie, teraz tylko taki pomysł, hej, zróbmy to w ten sposób. A czy to będzie najlepszy wybór, tego jeszcze nie wiem. O tym się przekonamy za chwilę. Bym musiał może troszeczkę miejsca sobie zostawić. Bo cóż, tego nie mogę pomalować. Tutaj mamy nie za dużo miejsca de facto. A nie chcę tutaj, wiecie, czegoś przestawiać, bo właśnie jak mówiłem wcześniej, ten urok tego miejsca mi się strasznie spodobał. Tak więc... Dobra. Jakoś to się wymyśli, być może potem przemaluję jakoś ten bloczek albo coś z nim zrobię. Miejsca do środka jakoś wybitnie dużo nie potrzebujemy. Tak więc z tym problemu żadnego nie powinno być. Myślę też, że wykorzystamy mikrobloczki. Nie mam tylko ze sobą szkła, aby się może przydało, bo moglibyśmy tutaj postawić jeden taki mikrobloczek, tak połówkę, tutaj ćwiarteczkę, tutaj i tu znowu połówkę. Myślę, że z tego by wyszło nawet przyjemne okienko. Tak, ale póki co, póki tego jeszcze nie zrobiliśmy, weźmy sobie łopatę. A w sumie łopatę mam też tutaj. Aha. I tak troszeczkę może to rozkopiemy. Może też w sumie nawet podniesiemy nieco domek, żeby nie był tak nisko. Chyba mam dzisiaj wysoki ping. Tak więc mogą być jakieś mini laczki. Dobra. Zaświećmy sobie gdzieś tu coś, na przykład tu, o, okej, żeby nie było znowu aż tak ciemno, albo dobra, tymczasowo oświetlmy drzewo, potem to wywalę i usunę, oj, no ładnie, niewidzialny bloczek, muszę się relognąć, tak więc zaraz do was wracam. O,
Okej, zrelogowany. Tak jak widzicie, mamy tutaj właśnie te bloczki. O, nawet cofnęło mi łopatę. Mamy tutaj właśnie te bloczki, które niby zostały wykopane, ale przez lag jakoś fizycznie zostały. Nie wiem dokładnie, jak to wam wyjaśnić. Sam nie zawsze to rozumiem. Ale tak, mniej więcej, no, tak się stało i musimy sobie z tym dać jakoś radę. Dobra. W każdym razie, tak sobie teraz pomyślałem, czy by czasem nie podwyższyć jakoś tego wejścia. Wcześniej chciałem to wszystko mieć na równi, ale niestety to chyba nam nie wyjdzie i będziemy musieli zrobić jakiś mini, leciutki podejścik. Jakoś go zaraz skomponuję. Tak więc, dopiero tutaj w zasadzie zacznie się nasza ściana, którą będziemy mieli na poziomie stópek. Tak więc wezmę może teraz tak troszeczkę Great Wood. Mam nadzieję, że o, będą pasować. Jak widzicie, wyglądają całkiem ładnie. Takie proste deseczki, takie troszkę podeptane. Tak, chodzi o to, że takie ciemne. Nie wyglądają źle. Tak więc nimi się posłużę. Miejsca w sumie w środku dużo nie potrzeba. Także może nawet lepiej będzie, jak to zabuduję. I to będzie taka naprawdę mała, mała, mała chatka. Chociaż z drugiej strony... Z drugiej strony nie. Możemy sobie pozwolić na nieco więcej miejsca. Bo jeszcze jakiś pniaczek na rogu by się przydało postawić. Spróbuję zrobić ten domek, powiedzmy, w takim pseudo-rastiku. Czy wyjdzie? O tym się przekonamy. Dobra, przydadzą się na pewno te deseczki, znaczy te pniaczki. Ewentualnie można skorzystać z Great Woodu. Teraz sobie porównajmy, który będzie lepszy. No cóż, Great Wood, jak widać, no, przoduje. Jest, no, bardziej pasuje mi do tego. Nie wiem jak wam. Ale użyjmy tego. Na jaką wysokość by w ogóle sobie ten domek zrobić? No cóż, tutaj wizualnie nieco będzie niższy, jak damy ten podest, więc powinno być w miarę okej. Na dwa bloczki, no nie bardzo, no nie chcę cały czas trzaskać głową o sufit. Chociaż z drugiej strony to ma być pseudorastik, więc będzie miał mocny taki daszek skośny. Więc okej, myślę, że nawet po dwa... Po trzy w zasadzie bloczki, tak, po trzy będzie chyba wystarczająco dużo. Okej. Jaki będzie nasz następny krok? Następny krok to będzie chyba wzięcie jakiegoś kamyczka. Chociaż najpierw może sobie zaznaczmy, gdzie tak w zasadzie chcemy mieć ten daszek. Także weźmiemy sobie, powiedzmy... Okej, niech będzie 8 sztuczek, przerobimy sobie na deseczki i zrobimy nieco schodków. Tak, użyjemy takiej klasycznej metody robienia tego rastiku. Chociaż wiem, nie jestem takim, wiecie, specem od tego stylu, więc niekoniecznie będzie idealny i wszystkim będzie pasowało, co zrobię. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się jakoś spodoba. O, to wygląda chyba dobrze, jeżeli będzie tak. Tu będą tylko dwa bloczki. A, dobra. Myślę, że będzie jakoś pasowało. Ups, do góry nogami. O, w ten sposób. I z drugiej strony w miarę możliwości tak samo. Oczywiście od środka, będziemy musieli tam troszeczkę poprzestawiać. Na razie od zewnątrz tylko to zbuduję. Oho, tutaj jeszcze cegiełki. Myślę, że resztę też wykorzystamy. Dobra, podeścik. Podeścik myślę, że też będzie z Great Wood, o ile da się je pociąć. Jest, da się. Pysznie. Także zrobimy jakiś ładny, kształtny podeścik. Okej, skorzystajmy z tego. No i teraz tak, teraz zacznie się kombinowanie. Co by, jakby tu? Myślę,
że na razie zrobimy tak, jeszcze tutaj taką linię. Dopiero teraz w tym miejscu. Coś takiego. To usuniemy. I czy to będzie jakoś współgrało? Powinno być ok. Tak więc na tym damy jeszcze jedną warstwę schodków i tu jakoś postaramy się potem to ładnie zamknąć. Chociaż ten domek taki troszkę wysoki się zrobi. Z drugiej strony spróbujmy tą warstwę dać tutaj, w sensie tych bloczków. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Ok. I dopiero teraz, jeżeli tu damy schodki, daszek będzie znacznie szerszy. I to tak mocno szerszy. Chyba. Chociaż moment, jeszcze jedna warstwa musi być nałożona. I tym sposobem, jeżeli to sobie zmieniliśmy w kolejności, to w takim układzie tu powinny być schodki. Oj, nie mam ich za dużo. No dobra, ułożmy je na razie tylko z tej strony. A tego się pozbędziemy. Okej. Który kształt bardziej pasuje? Definitywnie ten. Myślę, że też tak sądzicie. Także przeróbmy to nieco. Będziemy lecieć ze wzorem tak jak mamy po prawej stronie budyneczku. Począwszy od wejścia oczywiście. Od zewnątrz. Tutaj by się jeszcze przydały cegiełki. Chociaż może to jakoś zaaranżujemy na półeczki? Nie głupi pomysł. Niech Himoza ostatnio mi zwrócił uwagę, że robię podobny dźwięk do villagerków. Wiecie, chodzi o te... I tak dalej. Dobra. To tu sobie poustawiamy. O. Teraz tego się pozbędziemy. Może niekoniecznie łopatą. Znowu to robię. Nice. Mi to pasuje. Także weźmy jeszcze troszeczkę więcej deseczek. Więcej deseczek się nam przyda. O. I troszeczkę więcej schodków. Nie wiem tylko ile by ich dorobić. Na razie zróbmy tak. O, 12 sztuk. Bo generalnie ten dach nie może być aż taki wystrzelisty. Chciałem go zrobić w miarę prosty. Chociaż nie wiem, czy to mi się uda. To miało być taka mała chatka, ale tak to nie wyjdzie, jak sobie wyobrażałem. Dobra, ale strasznie dużo gadam. A nieproporcjonalnie do tego mało robię. Tak więc może skoczmy jeszcze po jakiś kamyczek, ale mam na myśli ten zwykły, nie kobl, tylko zwykły stone. Zjedzmy jeszcze tylko przy okazji chlebek. Tu żadnego nie widzę. Też nie bardzo, ale to się nam przerobiło, może się przydać. Czy ja to wpakowałem tak? No cóż, za dużo tego nie ma. O, jeszcze jest taki. Ten się przyda. Dobra, biegniemy z powrotem. Oh yeah. Dobra, craftujemy dalej. Teraz przyda się nam znowu nieco schodków. I sami zaraz zobaczycie, po co mi one w zasadzie są. Tak, jeżeli sobie damy tutaj taki schodeczek. Nie wiem, czy tam też. Generalnie to miał być taki nieco przechylony daszek. Także może od drugiego poziomu. Tak, to będzie może nawet nie głupi pomysł. Od drugiego poziomu sobie to przechylimy. W sensie w tą stronę. Oho. Dobra, przyda się jeszcze troszeczkę więcej kamyczka. Znaczy blików. Oho. Oj,
Jednego tu nie dałem. Kilka schodków więcej. Kilka osiem. No, okej. Okay. Powinno potem już wystarczyć. Nie umie podejść. W taki sposób to wygląda. No dobra. Myślę, że jakoś spełni swoją rolę. Oj, nie umie tam przeskoczyć. Aha. Aha. Okej. To tutaj kolejny schodeczek. I tam też. Pom. No dobra. Myślę, że jakoś to będzie. Być może tu jeszcze potem podmienię klocek na briki, ale tego jeszcze nie jestem pewien. Najpierw musimy wykończyć cały kształt tego daszku. Teraz sobie myślę, że w sumie moglibyśmy spróbować teraz to tak troszeczkę zaokrąglić, chociaż już wychodzimy poza moje plany. Tak, i to tak troszkę mocno, ale trudno. Nie wszystko zawsze musi według nich iść. Czasami coś się może pozmieniać. Jak właśnie teraz. Come on! Aż takiego zeza mam. Oho. Oho. Także... Momencik, hej. Nie te schody. To już miał być ten schodek. Czemu nikt mi nie powiedział, że źle robię? Come on, siedzicie, oglądacie i nic nie mówicie, no. Dobra, to damy tutaj. I grzbiecik... tak, grzbiecik myślę będzie... gdzie on... No dobra, musimy dokraftować. Z tego kamyczka tylko z zastosowaniem pół płyteczek. 6 na razie powinno wystarczyć. Tak, tylko musimy na czym się oprzeć. I nie wiem, czy tu dać pniaczek. Czy może niekoniecznie. Ale tak, dobra, może jeżeli Great Wood da się kłaść tak, jak mam nadzieję, że się da. Uje, da się. Super. To sobie zastosujemy to. Tylko ten musi być przestawiony. Ops. Jup. I jeszcze. I jeszcze jeden. Okej. Okay. I ostatni. Hello. Działa. Dobra, to może tak troszeczkę niech to wystaje. A na tym wysypiemy sobie pół płyteczki. Tak. Troszeczkę waniliowo to buduję, wiem. Ale jakoś, jak mówiłem, z pesem aż takim dobrym nie jestem, więc... Ewentualnie tu zastosuję jakieś mini bloczki, tak? Może to nie będzie zły pomysł. No dobra, ale tutaj już co nieco mamy, lecz problem jest w tym, że tak, tu jest podłoga. To może zastosujemy też Great Wood, bo musimy jakoś wypełnić tą całą lukę. Myślę, że nie będzie to jakoś wielkim błędem, jeżeli jeszcze sobie użyjemy nieco tych czerwonych cegiełek tutaj. Jeżeli dopiero teraz na przykład damy sobie te. Nie mogę tylko położyć? O, okej. Okay. Jak ja kocham te bugi w Minecraft. One są takie radosne. No. Dobra, dzisiaj mam jakieś wybitne lagi z tego, co widzę. No, skakuj. Hej hop. Hej hop. Dalej, dalej, buty szybka. Nie działa. Nie tutaj. Troszeczkę wyżej. Aha. Aha. No dobra. I w tym momencie możemy zasypać to już resztą schodków. Tak, do tego miejsca. Jak na razie. No dobra, prawie na styk.
i wygląda to jak wygląda, ale mam nadzieję, że będzie lepsze już niebawem. Tak, takie detale myślę, że dodam troszeczkę później, chyba że zmienimy może nieco wygląd. Jeżeli dodamy sobie tutaj, o właśnie, te bloczki. Mhm. Powinniśmy to zrobić wszędzie, chociaż mi tych bloczków póki co jeszcze nie wystarczy, muszę sobie dorobić. Okej. Nie, to dużo jednak zmienię, więc przy tym zostanę. Jeśli chodzi o górę, tutaj też jakieś mikrobloczki zaraz sobie damy. Tak myślę. Mhm. Ale muszę tak, jeszcze rozkopać całe wnętrze, a potem zaczniemy układać tam, wiecie, te wszystkie rurki i tak dalej, bo w sumie wszystko mamy pod sobą, całą esencję, która będzie nam do tego domku potrzebna. Tak więc ja sobie rozkopię troszeczkę bardziej tą górkę, a was zapraszam do kolejnego odcinka, jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie dalej wyglądać, bo tak, teraz dodam może kilka szczegółów, tak żeby was nie zanudzać. No chyba, że lubicie, to powiedzcie od razu. A tymczasem ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. Hejo!